Rosja użyła broni chemicznej na terytorium NATO. Antony Blinken. Rosja użyła broni chemicznej na terytorium NATO. Rosja użyła broni chemicznej przeciw swoim wrogom na terytorium państw NATO, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas przemówienia w Brukseli. Sekretarz stanu USA Antony Blinken zapewnił w wygłoszonym w środę w Brukseli przemówieniu o zaangażowaniu swojego kraju na rzecz NATO. Kiedy Ameryka została zaatakowana 11 września 2001 roku, nasi sojusznicy z NATO natychmiast i jednogłośnie uruchomili artykuł 5. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich. To nadal jedyny raz w historii, kiedy zrobiono użytek z artykułu 5. Uczyniono to, by bronić Stanów Zjednoczonych. Nigdy tego nie zapomnimy i nasi sojusznicy mogą się spodziewać tego samego od nas. Jak powiedział prezydent Joe Biden, macie nasze niewzruszone przyrzeczenie, Ameryka jest w pełni wierna NATO, łącznie z artykułem 5. Jest to obietnica, którą powtórzyłem naszym natowskim sojusznikom w tym tygodniu, powiedział szef amerykańskiej dyplomacji w kwaterze głównej NATO, gdzie w środę zakończył się dwudniowy szczyt ministrów spraw zagranicznych sojuszu. Definiując zagrożenia, z jakimi musi zmierzyć się NATO, szef amerykańskiej dyplomacji zaczął od tych o charakterze militarnym. Wymienił w tym kontekście m.in. zaczepne działania Chin na Morzu Południowochińskim, a także rosyjską agresję na wschodniej Ukrainie, zakrojone na wielką skalę manewry wojskowe i modernizację arsenału nuklearnego Rosji. Rosja użyła broni chemicznej przeciw swoim wrogom na terytorium państw NATO, mówił szef amerykańskiej dyplomacji. Blinken o metodach Chin i Rosji. Amerykański sekretarz stanu zwrócił też uwagę, że zarówno Pekin, jak i Moskwa wykorzystują dostęp do krytycznych surowców, rynków i technologii, by wywierać presję na sojuszników NATO i wbijać między nich klin. Oczywiście każda decyzja należy do konkretnego państwa. Nie wolno nam jednak oddzielać ekonomicznego przymusu od innych form wywierania nacisku. Jeśli jeden z nas podlega presji, to powinniśmy odpowiadać jak sojusznicy i pracować razem, żeby zmniejszyć naszą podatność na zagrożenie bezpieczeństwa poprzez zapewnienie większej integracji naszych gospodarek, apelował amerykański polityk w przemówieniu pod tytułem Sojusze i partnerstwa. Wśród konkretnych propozycji takich działań podał pracę zespołową na rzecz opracowywania nowoczesnych technologii czy zabezpieczania łańcuchów dostaw. Chińska technologia w urządzeniach 5G niesie ze sobą poważne ryzyko inwigilacji. Powinniśmy połączyć przedsiębiorstwa z takich krajów jak Szwecja, Finlandia, Korea Południowa i USA oraz użyć prywatnych i publicznych inwestycji, żeby promować bezpieczną i wiarygodną alternatywę, zaproponował Blinken. Ponadto powiedział, że wypełnianie zobowiązań ze szczytu NATO w walijskim Newport w 2014 roku w sprawie wydatkowania co najmniej 2% PKB na obronność jest wciąż kluczowe. Podzielamy niepokój. Unia Europejska podzielamy niepokój dotyczący agresji Rosji, zwłaszcza wobec jej sąsiadów. Mówiliśmy też o naszym wspólnym celu, jakim jest zapobieżenie wejściu Iranu w posiadanie broni atomowej, powiedział Antony Blinken po spotkaniu z wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josepem Borrellem. Jak dodał, kolejnym tematem były Chiny, których działania stanowią wyzwanie dla ładu opartego na zasadach. Postanowiliśmy wznowić dialog Unia Europejska-USA na temat Chin. Wiemy, że możemy radzić sobie z Chinami najskuteczniej, jeśli pracujemy razem i koordynujemy nasze działania, zauważył szef amerykańskiej dyplomacji. Borrell doprecyzował, że dialog ten będzie polegał na regularnych spotkaniach urzędników wysokiego szczebla i ekspertów, na których będą omawiane m.in. kwestie ekonomiczne, bezpieczeństwa, praw człowieka oraz sposoby konstruktywnego angażowania Chin w rozwiązywanie wspólnych problemów, takich jak na przykład zmianę klimatu. Zgodziliśmy się koordynować nasze wysiłki w reagowaniu na konfrontacyjne zachowanie Rosji i zachęcać Rosję, by zaniechała podążania tą ścieżką. Nadal jesteśmy gotowi angażować się z Rosją w sprawy, w których mamy wspólny interes, zadeklarował Borrell,